Jeśli mam powiedzieć o czymś, o czym młodzi ludzie zapominają, to jest to, że twoje życie ma sens. Moje życie ma sens. Każdego z nas życie ma sens. Zapominamy o tym, że nasze życie jest cudem. Że Bóg nas tak bardzo, bardzo kocha i mówi do nas każdego dnia: jesteś cudem. Zapominamy o tym. A właśnie Bóg każdego z nas stworzył i mówił, że do wielkich rzeczy jesteśmy stworzeni, ponieważ z Bogiem możemy wszystko. I właśnie powinniśmy żyć z tą myślą, że jesteśmy najwspanialszym dziełem Boga. I to nigdy się nie zmieni, ponieważ jesteśmy największym cudem. Bóg nas stworzył od samego początku do samego końca. Ale nawet jak nas stworzył, to nie powiedział: siema, Rexę, sam. On każdego dnia, w każdej chwili przy nas jest. Chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Kiedy my jesteśmy smutni, wtedy Bóg jedyne nad czym myśli, to co mogę zrobić, żeby moje najkochańsze dziecko było szczęśliwe. I mówi do nas wtedy i przypomina nam: jesteś ważny w tym świecie. Przypomina nam, że nie jesteśmy jedną osobą z miliardów. Nie. Mówi, że my jesteśmy ważni. Każdy oddzielnie jest ważny na swój sposób. Ponieważ kiedy zabraknie jednej osoby, to już nie jest harmonia. To już wszystko się sypie. I Bóg właśnie wymyślił to wszystko. Bóg właśnie stworzył, żeby pokazać nam: twoje życie jest cudem. Bóg ma dla nas indywidualną misję, którą chce, żebyśmy wykonali. Dał nam wolną wolę, więc to od nas zależy, czy ją wykonamy. Jednak on ustanie nam na środku drogi, kiedy już całkowicie popędzimy, ustanie i powie: stop, zawróć się, to nie jest twoja droga. Kiedy my będziemy już w takim totalnym dołku, Bóg nam przypomni o tym, że jesteśmy ważni, najważniejsi, że twoje życie ma sens. Bóg wtedy do ciebie tak powie. I nie wiem, i to od ciebie zależy, czy posłuchasz Boga. Jednak on ustanie na środku i powie: stop, stop, zawróć się, ponieważ to nie jest twoja droga. I powinniśmy wtedy posłuchać Boga, zawrócić się i znaleźć własną. Jezus Chrystus, kiedy umierał za nas na krzyżu, myślał o tym: umieram za tą i za tą osobę. Mówił: zbawiam ten świat, zbawiam tą i tą, tą konkretnie osobę. Jezus wtedy wiedział, że umiera za ciebie, za mnie i za wszystkich. I twoje życie ma sens. I tym powinieneś się kierować, ponieważ nie powinniśmy nigdy tracić tej myśli. Ale takim wyzwaniem, bo z tego co wiem, to trzeba je dać, to właśnie pamiętajmy w takich najmniejszych czynnościach, że nasze życie jest cudem. Wykonujmy je razem z Bogiem i mówmy: Panie Boże, to na pewno ma jakiś sens. Buziaczki!